Bogdan Perpeć i Andrzej Protasewicz. Proszę Państwa, zbieramy w ramach 21. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na połowie na dzieci, ratowanie dzieci, w połowie na ratowanie dzieci, jak mój kolega. I godnej opieki seniorów, tak jak mój kolega. Dziękuję bardzo. Jest żywnie zainteresowany tym, żeby zebrać jak najwięcej w ramach tej dzisiejszej licytacji. Ponad setka wolontariuszy testowała dzisiaj na ulicach miasta Darłowa. Zebrali do puszek bardzo wiele, ale zapełnili je do połowy, więc liczymy, że drugą połowę uda nam się zapełnić w ramach licytacji. Liczymy na Państwa hojność, a przedmioty, które będziemy licytować, są bardzo atrakcyjne. Są to gadżety zarówno z logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak i darowane przez wielu hojnych darczyńców przedmioty, które myślę, że znajdą zainteresowanie Państwa. Prosimy jeszcze raz o hojność. No i chyba zaczniemy licytację. Wśród wielu darczyńców są darczyńcy anonimowi i im bardzo serdecznie dziękujemy również, że zechcieli wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ja tutaj poproszę sobie pozwolić na scenę panią z Tarłowskiego Ogólniaka. Magda. Chodź do nas, prawda, tutaj będziesz naszą hostesą. Na potrzeby dzisiejszego finału będziesz zbierać pieniądze i pomagać nam wypytywać, kto daje więcej. Może przedstawić się, prawda, żeby całość wiedziała, z kim ma do czynienia. Magda, uczennica Narodowskiego Liceum. Zaczynamy. Brawo dla Magdy, tak rzeczywiście. Zaczynamy od pierwszego przedmiotu. Jest to notes z logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cena wywoławcza? Dwie dychy. Kto z Państwa chciałby zostać posiadaczem? Chcemy sprzedać notes z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 20 zł, cena niewielka. Czy widzimy kogoś, kto zechciałby nam dać za ten notes 20 zł? Przypominam, że zbieramy na bardzo szczytny cel. Jest. Mamy. Tak, 20 zł. Widzimy po naszej prawej stronie 20 zł za notes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 20 zł po raz pierwszy. Anonimowa uczennica Technikum Morskiego Paulina. Z może konkurencyjnej liceum łączy się. 20 zł, liceum będzie później. 20 zł po raz drugi. I 20 zł po raz trzeci. Pan dyrektor mówił, żeby nie używać mocno młotka. Sprzedaż. Zapraszamy do nas. Notes jest twój. Proszę, zapraszamy do nas. Poganiają nas, w związku z tym będziemy starali się szybciej prowadzić tą aukcję. Na aukcję wystawimy następnie takie limitowane karty PayPass, do Kocega, tak? Są to karty, które można doładować, a następnie płacić im zbliżeniowo. No tak, chyba tak. Dobrze mi to wytłumaczono. Są to linkowane karty z logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 21 finał. Jeżeli jest ktoś z Państwa zainteresowany, zapraszamy do licytacji. Zaczynamy od 10 zł. Czy ktoś z Państwa chciałby zostać posiadaczem za taką kartę, proszę Państwa? Czy widzimy osoby, które byłyby chętne? I widzimy, sprzeda się później. Szanowni Państwo, nastrój świąteczny, co prawda, już minął. Ale potem. I mamy na licytację pompki ręcznie malowane. Pompki ręcznie malowane, spójrzmy, czy jest... Jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jest napis 2013 rok. Sądzę, że... Za ile? Myślę, że dwie dychy należałoby zacząć. Nie bój się. Ręcznie malowane pompki z napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jesteśmy co prawda po świętach, ale na pewno za kilka miesięcy przyda się. 20 zł za te ręcznie malowane bombki. Czy będziemy mieli chętnego nabywcę? Nie mamy. Wydaje mi się, że ceny nasze dzisiejsze proponowane są zbyt wygórowane. Przejdźmy do kolejnego obrazka. Piękny obrazek, układanka.
Bielonek, cudowny. Sądzę, że może zejdziemy do 5. Za 5 zł możemy to sprzedać. Taki ładny obrazek dla dzieci można powiesić w pokoju dziecinnym i zrobić swoje pociesze wspaniałą niespodziankę. Jest osoba, która za 5 zł zechciałaby kupić tenże obrazek. Proszę Państwa, to tylko 5 zł. Oj, 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 oj. No to mamy lusterko teraz. Lusterko też jest warte 5 zł. A przyda, myślę, że każdemu. Kto z Państwa da 5 zł, przypominam, wrzucamy do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej z pomocy. Wspaniałe lusterko, może być lusterkiem stojącym. Zarówno z tyłu ma specjalny wieszak, więc może być lusterkiem wiszącym. 5 zł. Słownie. Jest, jest, brawo. Widzimy 5 zł. Pani koło Szymona. 5 zł po raz pierwszy. 5 zł po raz drugi. No Szymon, mógłbyś dołożyć jeszcze 5. Mamy 10 zł. Mamy 10 tak? zł. 10 zł po raz pierwszy. 10 po raz drugi. I 10 zł. Po raz trzeci zapraszamy szczęśliwego nabywcę po odbiór nagrody. Tam proszę. No cóż, zacznijmy od gadżetów lokalnego klubu z wielkimi tradycjami, z wielkim hartem, darłowi darłowo. Szalik wspaniały, można... Podarowany przez kibiców. Tu jeszcze dodatkowo mamy co? Karnety? Sądzę, że za ten szalik moglibyśmy żądać dyszkę co najmniej. Możemy zacząć od 10 zł. Kto z Państwa da 10 zł za szalik darło? 10 zł. 10 zł za ten szalik. Mamy chętnego nabywcę, nie widzimy. A może spróbujmy za 5 zł. Jest 10 zł. Młody człowiek, wielkie gratulacje. 10 zł po raz pierwszy. Czy jest 15 zł? Jest 15? Nie. A, 10. 10 zł po raz drugi. Senny gadżet darłowi, proszę Państwa. 10 zł po raz trzeci. Sprzedane. Zapraszamy nabywcę. Kolejny gadżet z logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kalendarz na 2013 rok. Kalendarz, myślę, przydatny każdemu w biurze. Wspaniała pamiątka z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, proszę Państwa. Jako dowód również wsparcia dla nie będę ukrywał, akcji prowadzonej przez Jurka Owsiaka. Kto z Państwa... Że takie gadżety mają swoją wartość rzeczywiście. W związku z powyższym od dwóch dyszek musimy zacząć, bo inaczej nie bylibyśmy sobą. 20 zł za ten kalendarz. Są to gadżety limitowane. Mamy 20 zł. Widzimy pana po lewej stronie. 20 zł po raz pierwszy. 20 zł po raz drugi. I 20 zł po raz trzeci. Sprzedane. Zapraszamy pana do odbioru kalendarza 21 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Darłowo z logu ptaka. Darłowo z logu ptaka, piękny obraz do powieszenia. Piękna fotografia, która może zdobić kuchnię w kolorze brązowym, zielonym. Może również zdobić pokój w kolorze takim samym. Proszę Państwa, dyszka za ten obraz. Kto da 10 zł? Nie widzimy, 10 zł, nie widzimy. Odkładamy. Kolejny obrazek, tym razem... Obrazek śmigłowca ratownictwa morskiego z jednostki wojskowej w Darłowie. Też chcielibyśmy za niego 10 zł. Kto z Państwa jest w stanie zaoferować 10 zł? Prosimy rękę w górę, jeżeli nie... Jest 10 zł po raz pierwszy. 10 zł po raz drugi. Sprzedaliśmy. I sprzedamy. Zapraszamy. Proszę bardzo. Obraz. Koszulka.
Szanowni Państwo, koszulka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Koszulka w rozmiarze XL, koszulka limitowana. Na każdej koszulce w każdym roku są inne rysunki, malunki, ale wszystkie nawiązują do każdego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Koszulka jest cennym gadżetem, więc zaczniemy licytację od... 50 zł. Kto z Państwa da 50 zł za koszulkę? 50 zł za koszulkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kto z Państwa jest za tą cenę ją kupić? Nie mamy tych koszulek wiele. Jest kwotą za dużą. Odkładamy. W takim razie odkładamy, przejdziemy do kolejnych. No mamy pięknego jelenia. Może w pakiecie sprzedamy razem z piękną, no może żabą. Aha, to jest z kreskówek, z bajek, wspaniałe postacie. Zdobyć mogą pokój dziecięcy, ale nie tylko. Możemy sprzedać to, jedna kosztuje 5, 2, 10 za 7 zł. Za 7 zł możemy sprzedać. Kto z Państwa chce być posiadaczem tych dwóch obrazków, będzie 7 zł. 7 zł jest. Mamy jeszcze 7 zł, tutaj widziałem młodego człowieka. Czy ktoś da więcej niż 7 zł? Może 10? 10 zł. Jest 10 zł, jest przebitna, to już co? 15? 15 zł mamy. 15. No proszę Państwa, wreszcie Państwo zaczęliście żyć to.